wszystkim witamy się ponownie na kanale Bergo. Jak już widzicie, czekałam bardzo długo, żeby w końcu zacząć nagrywać na powietrzu. Dni są coraz bardziej przyjemne, wiosna zdecydowanie dużymi krokami się do nas zbliża i to też jest świetna okazja na poruszenie tematów w kontekście czapsów, sztylpów bądź sztybletów i oficerek. Porównamy sobie jedną i drugą kategorię, pokażę Wam naprawdę mnóstwo produktów, także nie przedłużamy, lecimy! No dobrze, i zaczynamy od części oczywiście sztybletów i pamiętajcie, że jest to zdecydowanie tylko wyrywek produktów, które są dostępne na stronie Bergo, ale postaram się Wam opowiedzieć o kilku fajnych modelach, które rzuciły mi się w oko, czy Rustler, czy Pasquello, czy oczywiście znana wszystkim Hippika. I sztyblety oczywiście jest to tańsza wersja, moim zdaniem też chyba trochę wygodniejsza na takie codzienne użytkowanie w stajni. Pamiętajcie, żeby skompletować cały zestaw, do sztybletów musicie dokupić czapsy bądź też sztylpy. Podsumowując, na pewno jest to lepsza opcja na przykład dla osób, które zaczynają swoją przygodę z końmi, bądź też na przykład dla dzieciaków, które ciągle rosną, natomiast oczywiście nie generalizuję, bo na przykład ja cały czas jeżdżę w sztybletach właśnie w tych Hippika Elite, tylko czarnych, i w sztylpach oficerkowych, które też zaraz będziecie mogli zobaczyć. Natomiast szczerze mówiąc, jak zobaczyłam pierwszy raz oficerki, które zaraz zobaczycie, to się zakochałam. No i przechodzimy do wisienki na torcie, czyli oficerek. Tutaj mamy z marki Ego 7 model Aries. Na stronie oczywiście Bergo macie też piękne oficerki od Ego 7 również z wiązaniem i osobiście właśnie z wiązaniem tutaj na środku kostki, to jest ten model, który do mnie przemawia. Zobaczcie, są zapinane na zamek błyskawiczny z tyłu. Zamek błyskawiczny dodatkowo z tyłu jest zabezpieczony skórzanymi klapkami, które widzieliście na górze, oraz mosiężnym zatrzaskiem. Tutaj zobaczcie, na samym dole mamy dodatkowo zabezpieczenie i dodatkowo też ułatwienie przy trzystopniowym tak naprawdę regulowaniu ewentualnych ostróg. I zobaczcie, że od strony wewnętrznej łydki mają dodatkowo wzmocnioną skórę, która zdecydowanie zapewnia wytrzymałość. A tu przechodzimy do kolejnego absolutnie przepięknego modelu oficerek od Tatini. Jak widzicie, też skóra jest tu troszeczkę inna, bo jest to ziarnista skóra cielęca. Co naprawdę zwróciło moją uwagę, to oczywiście wymienny, można powiedzieć, rzep i ozdoba w górnej części oficerek, które później Wam pokażę. Tak samo zapinane na zamek błyskawiczny z tyłu, dodatkowo zabezpieczony z tyłu oraz z dołu. Co też jest ciekawe, to sama w sumie podeszwa, która została specjalnie zaprojektowana, aby amortyzować wstrząsy i wentylować wnętrze buta. Zaraz też Wam to pokażę. Jak widzicie, też tutaj wewnętrzna strona jest dodatkowo zabezpieczona materiałem, który nazywa się Closetex i oczywiście pozwala to maksymalnie zwiększyć kontakt łydki z koniem, ale jednocześnie ta skóra nadal pozostaje mięciutka. Dobrze, nie przedłużając, zobaczcie, jak prezentują się poszczególne modele na moich nogach. Co mnie mega zaskoczyło we wszystkich modelach, które mierzyłam Rustlera, to naprawdę wygoda. W
wkładacie nogę do skórzanego sztybleta i czujecie się, jakby to były jakieś najwygodniejsze Adidasy. Nie ma tego uczucia rozbijania skóry, także naprawdę są to produkty godne uwagi i naprawdę też w fajnej cenie. Co do samych oficerek, które oczywiście miałam pierwszy raz na nogach, myślę, chociaż może jest to kwestia modelu, który dostałam, że są to oficerki raczej na szczupłą łydeczkę. Każdy detal jest absolutnie wykonany z bardzo dużą precyzją i myślę, że naprawdę taki produkt posłuży na lata. Kolejna propozycja, podobnież jeszcze wyższa półka niż oficerki Ego 7, czyli oficerki od włoskiego producenta Tatini. Naprawdę bardzo innowacyjne, ten rzep dekoracyjny naprawdę też przykuł moją uwagę. Także jeżeli szukacie oficerek bądź sztybletów, nie czekajcie, tylko wchodźcie na stronę Bergo.